Trasie. Nie musimy chyba przedstawiać nikomu, kto jest namalowany na tym muralu. Myślę, że jak najbardziej postać Witolda Pileckiego pasuje do powstania wielkopolskiego. Co prawda nie był on oczywiście powstańcem wielkopolskim, ale walczył o granicę Polski z bolszewikami w 1920 roku. No i dzisiaj, 14 lutego, to niedrukowane dzięki, ale też kolejna rocznica powstania Armii Krajowej, więc jak najbardziej ta postać jest z tą datą związana. Myślę, że to jest godne i dobre miejsce, żeby przypomnieć rotę przysięgi powstańczej, która co roku jest przez nas odczytywana. Przekażę mikrofon koledze. Tak, żeby tradycji stanie zadość, odczytana zostanie teraz rota Wielkopolski. Poproszę wszystkich o zdjęcie nakryć głów. W obliczu Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego, zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę, że komisarzowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim mianowanym przez tenże komisariat zawsze i wszędzie posłuszny będę, że w ogóle tak zachowywać się będę, jak przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka, że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską ustanowioną przez polską zwierzchność państwową. Tak mi dopomóż Bóg. Thank you.
Kruzakiem, hej! Hej! Kto nie skacze, jest Kruzakiem, hej! Hej! Także ostatni przystanek zaprasza teraz do złożenia zniejszej kwiatów. Jest z nami postać bardzo dobrze nam znana. Bardzo nam miło w Kazimierzu powitać pułkownika Narodowych Sił Zbrojnych Jana Podchorskiego, który zresztą co roku na Marszach Zwycięstwa towarzyszy nam 4 razy w Poznaniu. Teraz, tak jak na początku mówiliśmy, idea jest taka, żeby wyjść w Wielkopolskę, skoro to jest powstanie wielkopolskie. To pan pułkownik oczywiście bardzo chętnie zjawił się w Kazimierzu. Myślę, że oddamy mu mikrofon, żeby powiedział do nas kilka słów. Brawa jak najbardziej się należą. Tak jak, moi drodzy, słyszeliście, że stale towarzyszę i nie powiem, że wykorzystuję wiarę Lecha, ale jestem jednym z nich. Tak. To jest raz. Także brawo. I na wszystkich frontach bronię tej części obecnych na stadionie, bo to nie wszyscy pewno są kibicami, ale tę grupę, którą i dzisiaj mamy tutaj, na pewno witam i jestem mocno do niej przywiązany. Na dzisiejszym spotkaniu to chciałbym tylko dodać, że przez przypadek macie przed sobą syna powstańca wielkopolskiego z mojej rodziny, 3 byłych wehrmachtowców, prawda, żołnierzy powstania, brało w nim udział, 2 zdobywało ławice, dlatego też co roku dodatkowo jestem poza 27 w dniu 6 stycznia obecny na ławicy. I cieszę się, że powstanie upamiętnia teren i a wiara Lecha
przyjęła to jako zwyczaj, jak słyszeliśmy, na przyszłość obchodzenia uroczystości związanych z powstaniem w terenie. Chciałbym tylko jedną rzecz dodać, że trzy daty wiążą się z powstaniem. Wybuch, obecna, środkowa, pokój w Trewirze, który zakończył praktycznie biorąc walki i w miarę nas usatysfakcjonował, bo tak czy tak za granicą trochę polskich siedlisk zostało. Ja szczególnie byłem uczulony na to, bo wyłącznie mieliśmy za granicą Kopanice, Babinust, Kargowe, które dopiero po 45 wróciły do Macedonii. Formalnie trzecia data jeszcze nam przypomina sprawę powstania i połączenia się z macierzą. Data końcowa traktatu, bo pokój w Trewirze zakończył działania wojskowe, przyjął wstępnie granice, ale wymagało to jeszcze, pozwolę sobie przypomnieć, że usankcjonowania przez traktat międzynarodowy. Miało to miejsce te 2-3 miesiące później, no ale to inna historia. Tutaj przy okazji chciałbym tylko jedną rzecz dodać, że po raz pierwszy w tym roku, i to nie telewizja, ale radio, podała moją od kilku lat opinię i uwagę o powstaniu wielkopolskim. Otóż przed paroma laty, podczas uroczystości 27 grudnia, podeszli do mnie dość często, jako stały uczestnik tych uroczystości, reporterzy z telewizji. No i co sądzę o tych uroczystościach i o powstaniu? No, ja krótko powiedziałem, że gdyby nie powstanie wielkopolskie, to Polska w ubiegłym stuleciu, czyli po pierwszej wojnie światowej, nazywałaby się Kongres Polen. Niektórzy znają to powiedzenie, czyli Polska po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. No naturalnie publikatory jak Głos Wielkopolski, który ze mną rozmawiał, którego przedstawiciele rozmawiali, tego, broń Boże, nie umieścili, tego dodatku. Tylko w listach do redakcji podali, w rubryce listy do redakcji, pewien pułkownik z NSZ-u powiedział, że gdyby nie powstanie wielkopolskie, to Polska byłaby Kongres Polen waleńskim państwem. No, tak to bywa. To stwierdzenie, dzisiaj trochę na wesoło, powtarzam i powtarzałem dość często. Ale wiadomo, czasami półgodzinny wywiad w telewizji ograniczony jest do 15-20 sekund. Podobną przygodę miałem w
teraz na 70-lecie powstania warszawskiego, którego też byłem uczestnikiem, w Warszawie. Wywiad długawy dosyć, ale w telewizji podano krótko. Żołnierz musi wykonywać o nastrojach powstańczych i powstańców i ludności. No, z tej całej wypowiedzi kilkanaście wyrazów się powstało plus mundur i wizerunek w dzienniku. Podano. Żołnierz jest od myślenia. Przepraszam. Żołnierz jest od słuchania, a od myślenia dowódca. Jaką najlepszą wypowiedź na temat nastrojów i warunków dwumiesięcznych walk. Dzisiaj, wspominając o tym, chcę podziękować wam, młodemu pokoleniu. Papież Jan Paweł Święty powiedział: czekam na spotkania z młodzieżą, na spotkanie z wami, bo jesteście pokoleniem nadziei. I do was podobnie odzywam się z tym samym hasłem. Jesteście pokoleniem nadziei na to, że Polska będzie Polską. Dziękuję wam. Korzystając z okazji, że mamy tutaj pana pułkownika i zbliża się Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, chciałem tylko powiedzieć, że również będziemy oczywiście uczestniczyć w tych uroczystościach. Są tutaj z nami koledzy z Piły, oni w sobotę 28 o godzinie 18 mają mszę świętą i marsz, na którą nas wszystkich serdecznie zapraszają. My w Poznaniu 1 marca w niedzielę o godzinie 9 organizujemy nad Stadeli bieg tropem wilczym, natomiast później główne uroczystości są od 12 też zakończone marszem. Oczywiście też wszystkich tutaj zapraszamy. Nawiązuję do tego, do tej informacji o 1 marca, Dniu Żołnierzy Wyklętych. Bardzo często usiłuje się tak wprowadzić nomenklaturę, nazwę żołnierze niezłomni. Zawsze dopowiadam, że niezłomny był Łokietek. Natomiast my byliśmy wyklęci. Niezłomni byliśmy w czasie okupacji, a podczas drugiej okupacji byliśmy już żołnierzami wyklętymi. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to w ubiegłym roku, tydzień przed 1 marca, trzech nas z Poznania występowało w telewizji Trwam w czasie rozmów niedokończonych z rozmową, z dyskusją małą na temat żołnierzy wyklętych. W tym roku 22, czyli za te 8 dni, od jutra za tydzień, o godzinie 18:15 w ramach rozmów niedokończonych będzie doktor Kucharski, doktor Szerchuła i ja
też w Toruniu będziemy gośćmi telewizji TVN z tematem żołnierzy wyklęci w obecnej chwili. Dziękuję wam. Dziękujemy jeszcze raz panu pułkownikowi, dziękuję wszystkim za przybycie i zamykamy zgromadzenie. Jeszcze Polska nie zginęła. Za twoim przewodem złączył się z narodem.